Dzień dobry. Zachęcamy do wysłuchania dzisiejszego serwisu. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, co będą robić po zdanej maturze lub nie powiodło się im na egzaminach wstępnych na wyższe uczelnie. Kolegium Nauczycielskie w Jeleniej Górze ogłasza zapisy na 3-letnie studia zawodowe o kierunku filologii polskiej. Dokumenty przyjmuje sekretariat kolegium mieszczący się przy ulicy Moniuszki 9 w Jeleniej Górze. Dokumenty można składać do końca sierpnia. Zostało również trochę czasu, aby przygotować się do egzaminów wstępnych do kolegium. Przewidywany ich termin to 15 do 18 września bieżącego roku. Bank Zachodni informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi drugi oddział banku przy ulicy Kochanowskiego będzie obsługiwał klientów tylko na jednej zmianie, to jest w godzinach od 8 do 13. Za powstałą niedogodność przepraszamy naszych klientów. Oddział PTTK Sudety Zachodnie zaprasza zwolenników aktywnego wypoczynku na wycieczkę pod hasłem W niedzielę nie ma nas w domu. I tak, w sobotę wyjeżdżamy autobusem linii numer 4 z przystanku przy dworcu PKP w Jeleniej Górze o godzinie 8.20. Jedziemy do Borowic. Stamtąd wyruszamy do schroniska Samotnia. Po odpoczynku udajemy się szlakiem obok schroniska Strzecha Akademicka torem saneczkowym do Karpacza. Stąd około godziny 16 odjeżdżamy do Jeleniej Góry. Natomiast w niedzielę wyjeżdżamy autobusem linii numer 15 o godzinie 9 z przystanku przy dworcu PKP do Michałowic. Stąd udajemy się do schroniska na hali Szrenickiej. Po odpoczynku idziemy do Szklarskiej Poręby Górnej, aby o godzinie 16.30 udać się do Jeleniej Góry. Obie wycieczki prowadzi honorowy przewodnik turystyki górskiej Mieczysław Holc. Z oddziałem PTTK Sudety Zachodnie możemy się wybrać na wycieczkę dwudniową, sobotnią, niedzielną. Aby wybrać się na tą wycieczkę, spotykamy się w sobotę przy kasie numer 1 na dworcu PKP o godzinie 13.55 i stąd o godzinie 14.10 odjeżdżamy pociągiem. Wysiadamy w miejscowości Dębowy Gaj, gdzie zwiedzamy renesansowy pałac i jego zabudowania gospodarcze. Idziemy dalej dolinami Bobru do wsi Pławna. Tu zwiedzamy zabytki architektury sakralnej i XVII-wieczny Spichlerz. Przez las idziemy do Marczowa, gdzie w schronisku młodzieżowym mamy nocleg. Następnego dnia przez Łupki, szlakiem Zamków Piastowskich, dochodzimy do Gródka Wileńskiego, skąd pociągiem odjeżdżamy do Jeleniej Góry. Po drodze zwiedzamy oczywiście zamki i kościoły. Wycieczkę prowadzi przewodnik turystyki pieszej Teofil Ligenza. W niedzielę wszystkich miłośników psów oraz ich właścicieli zapraszamy na 17. Karkonoską Wystawę Psów Rasowych, która odbędzie się na stadionie Osiru przy ulicy Lubańskiej w Cieplicach. Przyjmowanie psów i kontrola weterynaryjna w godzinach od 8 do 9.30. Natomiast dla zwiedzających wystawa czynna będzie od godziny 10. Również w najbliższą niedzielę polecamy koncert pod tytułem Po amerykańsku. To jest Ragtime Scott Joplin w wykonaniu Orkiestry Państwowej Filharmonii w Jeleniej Górze. Koncert odbędzie się o godzinie 15 w Parku Zdrojowym w Cieplicach. W zależności od pogody koncert będzie w Teatrze Zdrojowym bądź w Muszli Koncertowej. Zapraszamy! Kino Marysieńka w Jeleniej Górze dzisiaj i w sobotę zaprasza do obejrzenia filmu produkcji amerykańskiej Ścieżka Strachu. Natomiast od niedzieli rozpoczyna się wyświetlanie filmu produkcji japońsko-francuskiej Imperium Zmysłów. Film ten zawiera wiele drastycznych scen, które mogą szokować nawet widzów dorosłych, a więc jest tylko dla widzów o stalowych nerwach. W dzisiejszym serwisie to już wszystkie informacje. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.